Byłem 3-letnim dzieckiem. Taka rzecz, którą pamiętam, to odgłosy ulicy na dole, dzwonki tramwajów, klaksony samochodów. To pamiętam tak, jakby mi się wryło w pamięć. No, później to z tego pobytu na właśnie Wolski, to pamiętam tylko, że chodziliśmy, to znaczy ja byłem, tam się plątałem pod nogami, oglądać filmy, ale nie w kinie, bo w kinie siedziały świnie, tylko na strychu były wentylatory i tam rodzice siadywali i sobie podglądali te filmy, które tam były wyświetlane. No i takie pamiętam nawet sceny, takie jak kobieta, jakieś nogi idą po peronie czy coś, bo więcej nie widziałem. To pamiętam jako taką scenę. Pamiętam pana Kubale, który też zginął w czasie wojny, który był na dole, na pierwszym piętrze mieszkał. Woził mnie na dywanie, takim jako, tak jakby na ten ciągnął dywan, na którym ja siadywałem. Miał córkę, która, że tak powiem, swojego syna nazwała od mojego imienia, bo bardzo mnie lubiła. Później wyszła za mąż za pana Wieraszka, jednego z twórców telewizji w Polsce, tutaj w Warszawie, nie? No i tyle pamiętam z Wolskiej. I jeszcze jedna scena, taka śmieszna, no bo już się dom palił, no bo i matka mnie trzymała, żebym się mógł wysiusiać, a ja się strasznie cieszyłem, bo tak leciały iskry z góry. No i to wszystko, co pamiętam bezpośrednio z tego domu na Woli. Natomiast pamiętam jeszcze właśnie, jak babcia z mamą niosły mnie na zmianę pod pachą już do Śródmieścia, uciekały. I tylko pamiętam z tego całego tego, że mi się strasznie podobało, że na chodniku, wzdłuż którego na mnie niosły i biegły, pokazywałeś takie białe kreski, jakby ktoś kredą mazał. A to był ostrzał. Teraz później, że to było po prostu kule, znaczyły takie. No i później żeśmy byli w piwnicach naprzeciwko Prudencjalu, czyli tego wieżowca, w piwnicach. I tam spędziłem właśnie prawie całe powstanie. Ale wychodziłem na zewnątrz również. Pamiętam, że domagałem się, żebym dostał pistolet. Miałem 3,5 roku. No i mama mi wzięła z papieru, wydarła taki. Jak go dostałem, zacząłem płakać, że chcę prawdziwy drewniany. Takie sceny pamiętam. Pamiętam też, jak przyszedł. Ostatni raz widziałem mojego wujka, czyli matki brata, 24 lata miał, był. Był w batalionie chwaty. No i przyniósł mi zabawkę, taką z rozbitego sklepu, organki, taki samochód blaszany. I za chwilę przyszedł taki chłopiec, drugi, trochę starszy, zabrał mi to, zacząłem beczeć. A mama mówi: przestań, nic nie mów. Jego mama właśnie umiera na gruźlicę. Pamiętam pierwszą scenę, która świadczyła o tym, że się skończyło poprzednie życie, to pożar tego domu. On się zapalili go. Nie wiem, kto go zapalił, bo no, do strzału się zapalił. Nie? Przy Wolskiej numer? Wolska 32, to jest Kino Italia, budynek Kina Italia. Mieszkaliśmy w budynku Kina Italia na trzeciej kondygnacji. Parter było Kino Italia. To zresztą było takie centrum kulturalne żydowskie przed wojną. Tam Sempoliński i ci inni tam występowali. No i tam mówię, ponieważ towarzystwo wyjeżdżało w dużej mierze, starało się uniknąć Holokaustu. To dziadek, ojciec chyba namówił dziadka, żeby kupił to. No i dziadek, no już nie chcę tego rozwijać, w każdym razie dziadek ostatnio ratę odnosił i go łapanka objęła na ulicy i już przez Pawiak wylądował w Oświęcimiu. Także dziadek już był out. Ojciec był w AK i przeszedł z batalionem Waligura, to hrabia Tarnowski był, całą drogę aż do Starego Miasta.
I wyszedł jeden tam z ostatnich ze Starego Miasta przez kanały. Jak wrócił do domu, to mama mówi, że był, miał, że tak powiem, prawie był zwariowany. No to tyle z tego pamiętam, a ojca, współtowarzysz całej Gehenny, bo to przez Rosję już szło i przytułki i tak dalej, bo dziadek mój, drugi dziadek, zginął na kwarantannie w Polsce już podczas ucieczki, podczas powrotu do Polski w roku 20 któryś i leży na Powązkach. Ale cała ta Gehenna pod ucieczki przed tą rewolucją i to wszystko mi też tkwi w pamięci, no ale to nie jest na temat. W każdym razie dalej, co ja mogę jeszcze pamiętać z tego? Pamiętam podwórko, na które wychodziłem, jak było trochę, żeby powietrza mi tam mama wyprowadzała. No, naprzeciwko właśnie tego budynku prudencjalu, który był ostrzeliwany przez moździerz tor, przez Niemców. I pamiętam taką scenę, że upadło koło mnie coś takiego świecącego, poszarpanego i ja to chciałem złapać, bo mi się strasznie podobało. I odciągnęli, bo to był odłamek od wybuchu tego, nie wiem, bomby, czy chyba może od tego moździerza, bo spektakularne jest zdjęcie trafienia w ten, ale akurat ja byłem w piwnicy. Kiedyś był w domu taki, stara gazeta była, gdzie chyba ojciec był na zdjęciach, mu opaskę zakłada. Ale to już dawno gdzieś poszło, a poza tym nie było nigdy pewne, czy to akurat jest zdjęcie ojca, ale podobny był do tego. To był pewnie Radosław, tak? Tak. Ja tutaj mam wszystko w domu, ale tutaj w tej chwili to już zapomniałem. Ale to hrabia Tarnowski był szefem tego oddziału. Waligura to się nazywało zgromadzenie. No i ojciec był tam razem z tym ciotecznym swoim bratem. I razem przeszli cały szlak aż do Starego Miasta i tam właśnie jeden był w jednej kompanii, drugi w drugiej. Jedna poszła do wsparcia Starego Miasta, a druga do wytwórni papierów wartościowych. I mój ojciec tam do końca walczył na Starówce. Wyszedł przez kanały, a wujek Stefek został ranny ciężko, miał zmiażdżone obie nogi w Mennicy i leżał w szpitalu na Długiej 7. No i wie pan, co tam się spalili żywcem. No tyle.